Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej przed meczem 12 kolejki Fortuna pierwszej ligi. Jutro o godzinie 18 tutaj na Stadionie Króla mecz ŁKS Łódź z Zagłębie Sosnowiec. Z nami trener ŁKS-u Kazimierz Moskal. Dzień dobry. Dzień dobry. Poprosimy o pytania do trenera. Dzień dobry, Mateusz Denderski, Telewizja Polska. Ja chciałbym wrócić na chwilę do poprzedniego weekendu, do tego sparingu z Wisłą Płock i zapytać o nastawienie drużyny w tym tygodniu, bo chyba nie najłatwiej się przygotowuje do meczu po porażce 0-5. To był tylko sparing. Od tego zacznę. Natomiast oczywiście, że tak jak bezpośrednio po meczu się wypowiadałem, miałem do zespołu pretensje, ale jeśli mam być szczery, to największe pretensje mam do siebie i mam nadzieję, że w końcu ten mecz mnie czegoś nauczy, bo już kiedyś powiedziałem sobie, że żadnych sparingów w przerwach między, jak jest reprezentacja, z tego względu, że taki sparing trzeba zaplanować wcześniej, trzeba się umówić. Nigdy do końca później nie wiesz, ilu będziesz miał ludzi do dyspozycji, kto pojedzie na kadrę, kto będzie miał jakieś dolegliwości. Jeśli ktoś miałby zagrać jakiś mecz, bo mu tego brakuje, to mamy drugą drużynę i spokojnie może tam zagrać. Kto nie, to mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, ten mecz mnie czegoś nauczył i wykorzystamy ten czas w taki sposób, że podleczymy zawodników, którzy tego wymagają i popracujemy spokojnie w treningu nad tym, czego nam gdzieś tam brakuje, więc byłem trochę rozgoryczony, ale tak jak mówię, największe pretensje miałem do siebie, bo już kiedyś sobie to obiecałem, że takich sparingów rozgrywał nie będę, dałem się znowu gdzieś tam w jakiś sposób może namówić, czy uległem jakiejś tam wizji tego, że zagramy z dobrym zespołem z Ekstraklasy. Zapytam jeszcze o status nowych zawodników szeroko pojętych, Tutyszkinarz, Glapka i Juric. Czy oni są gotowi do tego, żeby zagrać jutro od pierwszej minuty albo wejść z ławki? No, Tutyszkinarz i Glapka wchodzili już, więc są gotowi. Z napastnikami na pewno jest to trudniejsza sprawa, bo mamy ich czterech, a jak dobrze wiecie, ja preferuję ustawienie z jednym napastnikiem, więc tutaj jest kłopot, żeby wszystkich wykorzystać, ale akurat napastnicy wszyscy trenują, nie mamy tutaj problemu z nimi i dokonamy odpowiedniego wyboru. Od razu powiem tak, że mamy kilka gdzieś tam znaków zapytania, jeśli chodzi o stan zdrowia, ale to czekamy do końca. To jeszcze jedna rzecz. Od początku sezonu tak właściwie w pana stronę kierowana jest krytyka za ustawienie duetu Kort-Trąbka, no bo wydaje się, że Kort nie do końca broni się na boisku, patrząc na jego postawę, a też patrząc na takie suche cyferki, to w momencie, w którym ten duet jest na boisku, wystrzelacie i stwarzacie dużo mniej zagrożenia niż kiedy jest jeden albo drugi zawodnik. Czy możemy spodziewać się tego, że oni zostaną rozdzieleni i będą grać bez siebie, czy to jest to optymalne ustawienie, które pan będzie preferował? Powiem tak, słyszałem wielokrotnie tego typu wypowiadane zdania. Powiem więcej, ktoś pokusił się nawet o głębszą analizę i usłyszałem takie zdanie, że Kord i Trąbka to są dwie dziesiątki, które nie mogą grać razem. Czyli dwóch napastników może grać razem, dwie ósemki mogą grać razem, dwie szóstki mogą grać razem, ale dwie dziesiątki nie mogą grać razem. Dla mnie jest to trochę niezrozumiałe, ale myślę, że ważniejsza rzecz, przygotowujemy się do meczu i mamy do dyspozycji określonych zawodników i trzeba wybrać. Jeśli nie ten, to kto? Takie jest zasadnicze pytanie zawsze, prawda? I na to trzeba odpowiedzieć. Ja jestem z tymi ludźmi na co dzień, mam ich w treningu i jeśli podejmuję decyzję, to tak jak powiedziałem już kiedyś, to jest moja własna decyzja i nawet jeśli okaże się ona zła, to nie będę miał do nikogo pretensji, tylko do siebie. Dzień dobry, panie trenerze. Filip Kieski, Łódzki Sport. No trzeba chyba zadać to pytanie. Co z Kaleczukwu? Myślę, że tutaj możemy powiedzieć jasno. No, Kaleczukwu na pewno nie wystąpi w tym meczu. A ile potrwa jego przerwa, trudno w tej chwili powiedzieć. Ogrywa pan Moreno w rezerwach. Czy to będzie taki zmiennik na jutro za Biela czy tam za Pirulo na drugą połowę? Jeżeli rzeczywiście Javi pokaże w kilku meczach się z dobrej strony w drugiej drużynie, to niewykluczone, że on wróci do pierwszej drużyny, ale myślę, że nie nastąpi to dzisiaj ani jutro.
Pan prowadził zespół Sosnowca, tam są jeszcze pana ludzie, między innymi Patryk Bryła, teraz jeszcze doszedł Max Roswandowicz, którego pan doskonale zna. To jest chyba dla trenera troszkę dla analizy łatwiejsza sprawa, co? Nie, no wydaje mi się, że przede wszystkim ja znam więcej ludzi z tego klubu, z tej drużyny, bo ten skład się aż tak bardzo nie zmienił. Maxa i Bryłę znam jeszcze z UKS-u. Czy Patryk wystąpi? Trudno mi powiedzieć. Na pewno Max będzie bardzo mocno zdeterminowany i naładowany, żeby tutaj się z dobrej strony pokazać. Ja wiem, że takie mecze czasami są, bywają trudne, ale też może się okazać, że na przykład Max zagra najlepszy mecz w swoim życiu, bo takie historie też są gdzieś tam znane. A Mateusz Kowalczyk jest gotowy na to, żeby grać jutro? Z Mateuszem musimy postępować bardzo, bym powiedział, rozsądnie, bo w przeciągu kilkunastu ostatnich dni rozegrał kilka spotkań i to jest młody chłopak, stąd gdzieś tam to, co powiedziałem, że mamy kilka znaków zapytania. Zobaczymy, jak on dzisiaj będzie wyglądał i zdecydujemy, na ile jest w stanie nam w ogóle pomóc. Przyjadą walczyć ofensywnie, grać ofensywnie, czy raczej no, będą czekać na jakąś kontrę? No, jak pan mówi, zna pan tych zawodników, ale no, wiadomo, że każdy mecz jest inny i trochę czasu upłynęło od pobytu w Sosnowcu Pańskiego. Tak, ale myślę, że trener, który tam jest, on też chce grać w piłkę i chce grać ofensywnie. Widziałem ich w meczu z Ruchem, który przegrali, ale w drugiej połowie moim zdaniem totalnie zdominowali Ruch, byli na pewno w tej drugiej połowie zespołem lepszym. Wiadomo, w piłce liczą się bramki. Tam Ruch okazał się w tej kwestii lepszy i zgarnął 3 punkty, ale naprawdę bardzo solidnie wyglądali. Słoniczankom u siebie też stworzyli wiele sytuacji, więc widać, że jest to zespół nastawiony ofensywnie. No właśnie, bo jak ja słucham tych pomeczowych wypowiedzi przedmeczowych, to wszyscy tak napinają strasznie na ten UKS, że to jest Kazimierz Moskal, ale że to jest taka dobra drużyna. Czy jest dla pana jakaś dodatkowa presja? Pierwszy słyszę. Nie, dla mnie to nie jest presja. Ja skupiam się na meczu tym najbliższym i teraz dla mnie ten mecz z Sosnowcem jest najważniejszy. Nie z tego względu, że właśnie był to ostatni klub, w którym wcześniej pracowałem, ale po prostu jest to moja praca i staram się przygotować obecny mój zespół najlepiej, jak potrafię. Jeżeli nie ma więcej pytań, kończymy konferencję prasową. Zapraszamy jutro na mecz. Pierwszy Gwizdek o godzinie 18:00. Powodzenia, trenerze.